Kolejny odcinek rozmów na parkiecie, a naszym gościem jest nikt kto inny jak Wyszu, czyli Piotr Wyszomirski. Nowy, chociaż już troszeczkę znany nam ze swojej postawy na parkiecie, bramkarz Górnika Zabrze, który do Polski wrócił po 10 latach niebytu i o tym też za chwilę porozmawiamy, a tymczasem serdecznie Cię witamy w rozmowach na parkiecie. Witam wszystkich. No i właśnie, 10 lat nie było Ciebie w Polsce. Może mniej skupmy się na tym, jak wyglądała Twoja kariera tam za granicą, czy w Niemczech, czy na Węgrzech, ale bardziej ciekawi mnie to, jak z Twojej perspektywy zmieniła się po tych 10 latach Superliga? No, to na pewno fajne pytanie. Na pewno zastałem ligę bardziej profesjonalną. Fajnie to wszystko wygląda, oprawy meczowe. Także jest na pewno na duży plus, bo kiedy wyjeżdżałem, to nie było tego wszystkiego, co teraz jest. Także na pewno jestem zadowolony z postępu, jaki poczyniła Superliga. A z Twojego doświadczenia wynika, że to zmierza w tę stronę, no może jeszcze do Bundesligi trochę nam brakuje, ale na przykład do mocnej ligi węgierskiej? Ja myślę, że tak. Chociaż w tym sezonie w lidze węgierskiej aż 3 zespoły, wiadomo, Szeged i Veszprém grają w Lidze Mistrzów, ale aż 3 zespoły grają w Lidze Europejskiej, także Liga Węgierska prezentuje fajny poziom, ale myślę, że Polska nie odstaje wcale od poziomu Ligi Węgierskiej. Czyli pod kątem organizacyjnym gdzieś tam możemy nawiązywać do tych najlepszych, ale sportowo jeszcze nam trochę brakuje. Znaczy pod kątem organizacyjnym myślę, że Polska Liga jest lepiej zorganizowana niż węgierska. To w takim wypadku aż ciśnie się na usta, co trzeba zrobić, żeby faktycznie ten sukces sportowy w Polsce się pojawił. Czy to są tylko te, znaczy no dobrze, mamy Kielce, które teraz przeżywają swoje problemy, mamy Płock, który powrócił do Ligi Mistrzów, ale już za nimi nie ma tej kontynuacji, która grałaby w Lidze Europejskiej, no bo nie udało się Górnikowi, nie udało się Puławom. W tym sezonie dość szybko oba zespoły poodpadały. Co trzeba zrobić, żeby faktycznie ten poziom sportowy wzrósł? Znaczy mi się wydaje, że Węgry są małe i oni mają tych akademii piłki ręcznej, tak jak my mamy SMS-y, 4 mamy SMS-y bodajże. No teraz 2 największe ośrodki, tak, widzę teraz Kielce, ale są jeszcze ośrodki. No bo w małych Węgrach jest chyba 5 takich ośrodków, także u nich jest szkolenie na dobrym poziomie. No i mi się wydaje, że też w Tatabani grało chyba z 8 obcokrajowców, także oni też, te zespoły, które grają, ściągają dużo obcokrajowców do siebie. Także ich poziom jest, tych drużyn, które grają teraz w Lidze Europejskiej, no fajny w ogóle poziom tej, pod względem sportowym oczywiście, Ligi Węgierskiej. Czyli jednak mimo wszystko gdzieś ten wątek pieniędzy się będzie przewijać. Tak, oczywiście, że tak. Okej. Te 10 lat to też okres, bo chciałbym nawiązać do Twojej kariery reprezentacyjnej i może zacznę od tego. Co prawda pojawiło się nowe, młodsze pokolenie bramkarzy, ale czy gdzieś tam z tyłu głowy nie tkwi u Ciebie jeszcze, że chciałbyś wrócić do tej kadry? Chciałbyś jeszcze pokazać swoje umiejętności na boisku? Tak, wiele osób mnie o to pyta, ale ja zawsze odpowiadam, że mamy świetne pokolenie młodych bramkarzy, ponieważ jest Mateusz Kornecki, Adam Morawski, 2 świetnych bramkarzy, do tego jeszcze Kuba Skrzyniarz wyjechał do Hiszpanii, też prezentuje świetny poziom. Jest jeszcze kontuzjowany Zembrzycki, a jest do tego objawienie w tym sezonie ligi Wojtek Borucki, jest Miłosz Wałach, także tych bramkarzy na pewno mamy świetnych, super, i opozycję w kadrze na pewno nie musimy się martwić. No generalnie jakoś tak ta polska szkoła bramkarzy, tak ostatnio na to wpadłem, że polska szkoła bramkarzy, no, ona dotyczy wszystkich zespołów, wszystkich drużyn zespołowych, bo i w piłce nożnej zawsze nasi bramkarze byli cenieni i mamy w czym wybierać w piłce ręcznej i w hokeju też się wyróżnia naszych bramkarzy, także ci bronić umiemy. Tak jest. Czyli skreślasz już tą reprezentację? Nie to, że skreślam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są młodzi zdolni i myślę, wydaje, że teraz jest ich czas w kadrze. Przyjechałeś do Górnika, dołączyłeś do zespołu Górnika w lipcu.
no, w zespole też się pozmieniało, między innymi zmienił się trener, ale jakby najbardziej kluczowe dla mnie jest pytanie, jakie są twoje oczekiwania wobec tego zespołu, wobec tego, co ten klub może zwojować i co chciałbyś w nim zwojować? Oczywiście, że patrząc na transfery w tym sezonie, każdy by chciał tą walkę o medale. Zaczęliśmy tak średnio ten sezon, patrząc też na eliminację do Ligi Europejskiej, później Wisła Płock, ale potem z 7 bodajże wygranych z rzędu. No i teraz mamy lekki spadek formy, bo u siebie niestety przegrana z Puławami i nieoczekiwana, można powiedzieć, przegrana w Ostrowie Wielkopolskim. Ale każdy patrzy na ten sezon, oczywiście jeszcze nic nie jest straconego i jesteśmy cały czas, utrzymujemy tą pozycję na trzecim miejscu i myślę, wydaje, że każdy chciałby w tym sezonie ten medal, ale sport jest nieprzewidywalny, nie wiadomo jak to będzie i no zobaczymy też te trzy, no dobra, dwa nadchodzące mecze, bo z Kielcami wiadomo, fajnie by było powalczyć u siebie, ale te dwa mecze ostatnie w tej rundzie w Głogowie i z Lubinem trzeba będzie wygrać. Okej, okay, a z czego wynika twoim zdaniem ten zjazd formy Górnika? No bo 7 zwycięstw z rzędu napawało sporym optymizmem. Wiadomo, że Puławy są, bez względu na to, w jakiej pozycji w tabeli są oba zespoły, mecze między Puławami a Górnikiem są bardzo nieprzewidywalne i potrafią się kończyć różnymi wynikami. Doszło jednak do porażki i to był, zdaje się, taki trochę cios, który też wpłynął na ten kolejny mecz, na ten mecz z Ostrowią, bo tam widzieliśmy Górnika nieco mniej zaangażowanego, może nie, ale mniej prącego do tego, żeby faktycznie zdobyć te punkty niż w tych poprzednich meczach, które kończyły się zwycięstwem. Ja myślę, że to tak, że to ta porażka z Puławami siedziała nam w głowie. Szkoda bardzo tego meczu z Puławami, no bo każdy chciał wygrać, a jakoś w ogóle nic w tym meczu nie szło. Poprzez atak, obronę i bramkę i siedział nam ten mecz z Puławami niestety z Ostrowem. Niestety skończyło się tak, jak skończyło, to jest pierwszy powód, a drugi powód to myślę, że szkoda, że Krzysiu Łyżwa złapał tą kontuzję oka nieszczęsną w meczu z Gwardią, bo w drugiej połowie naprawdę fajnie ciągnął nam te zawody z Gwardią i niestety ta kontuzja się przytrafiła. A z tego, co chłopaki mówili, to on mecze z Puławami miał bardzo dobre. No i z Ostrowem myślę, że też miał dobry, bo on jest akurat z Ostrowa. Szkoda jego, no ale życie toczy się dalej. Trzeba grać tym, co się ma i starać się wygrywać kolejne mecze. Zespół z Kielc, no to jest europejska czołówka, to nie jest polska czołówka, to jest europejska czołówka. Tutaj trudno tak na dobrą sprawę szukać w naszym kraju zespołu, który, no oczywiście poza Płockiem, który mógłby się postawić Kielcom, więc chociaż są zespoły, które zaskoczyły. Gwardia Opole kilka lat temu w ćwierćfinale wygrała z Kielcami. Jakie masz oczekiwania wobec tego spotkania, bo to już tak na dobrą sprawę już za chwilę. Bardzo chciałbym, abyśmy wyrzucili te dwie porażki z głowy i abyśmy z czystymi głowami podeszli do tego meczu, po prostu aby walczyć o jak najlepszy wynik. Nieważne jaki będzie na koniec, ale żeby po prostu wyjść na boisko i walczyć, żeby jakąś taką zmienić myślenie, jak mentalność zwycięzcy, to co mieliśmy w tych 7 zwycięstw rzędu, żeby po prostu odnieść te dwa zwycięstwa, które będą nam bardzo potrzebne, punkty z Głogowem i z Lubinem. No to jeszcze zatrzymajmy się przy twojej pozycji, dziś tak zwieńczmy naszą rozmowę twoją pozycją, bo Górnik zawsze miał, a przynajmniej w ostatnich latach praktycznie cały czas 3 bramkarzy, teraz jest sytuacja jeszcze ciekawsza, bo w zajęciach uczestniczy aż 4 bramkarzy, licząc młodego Bartka Szczepanika, no ale tak, tym takim korem, tym takim kluczowym składem bramkarskim, tą obsadą jesteś ty, jest Kasper Liestrand i jest Paweł Kazimier. Mhm. Jak się dogadujecie między sobą? Zawsze mnie to zastanawia, jak w profesjonalnej piłce ręcznej, w tej jednak najwyższego szczebla wygląda, no bo z jednej strony jesteście kolegami zespołu, ale z drugiej strony też konkurentami. Trochę tak, ale mi się wydaje, że to chodzi o przede wszystkim o pomoc, na przykład w analizie wideo, kiedy analizujemy wideo, podpowiadamy sobie, przed meczem, po meczach też rozmawiamy,
na temat naszych występów. Także jest rywalizacja na pewno na treningu, każdy chce mieć te swoje minuty w meczu, ale przede wszystkim to musi być oparte wszystko o to, żeby na końcu mieć te 3 punkty, żeby każdy mecz zwyciężać, żeby się dobrze uzupełniać. I mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało jak do tej pory i będziemy sobie pomagać w bramce, żeby na koniec sezonu cieszyć się z jakiegoś tam sukcesu. Czujesz się pewniakiem na tej pozycji jako ten pierwszy bramkarz? No w końcu to ty wykręciłeś między innymi 47% wynik jednym z ostatnich spotkań. 47% obron, to się nie zdarza za często. Znaczy ja w ogóle jestem zadowolony, cieszę się, że mogę grać w Górniku. Czy czuję się jako pierwszy? No na pewno gram najwięcej z chłopaków, ale chciałbym też, gdy mi nie idzie, żeby właśnie inni wchodzili i też pomagali, żebyśmy właśnie na koniec meczu mieli te 3 punkty sobie za każdym razem wpisywali, oczywiście nie licząc Płocka i Kielc, i żebyśmy na koniec mogli się właśnie cieszyć z tego medalu, bo każdy, mam nadzieję, sobie życzy z chłopaków, ale także i z zarządu te 3. miejsce. Znaczy, wiesz, ja życzę przede wszystkim wam, bo wam to jest bardzo potrzebne, ale też nam, osobom, którzy pracują w tym klubie i przede wszystkim, którzy kibicują temu klubowi, żeby nie tylko był ten brąz, ale żeby faktycznie jak najszybciej się ten zespół odbudował i kto wie, a nuż w meczu z Kielcami. Ja też mam taką cichą nadzieję, że zagramy dobry mecz, że wyrzucimy te 2 porażki z głowy i powalczymy przede wszystkim. Bardzo dziękuję ci. Naszym gościem był Piotr Wyszomirski, a my zapraszamy do kolejnego odcinka Rozmów na Parkiecie.